Szkoda jednak, że ten tekst automatycznie idzie tak często i kombinacja z tak dużą szybkością powoduje, że niestety muszę... Nie, zaraz. Take. Give. No kombinacja z... Kurde, 10 miodów mam, nieźle. Będzie kurde herbaty. Więc tak, kombinacja tego, że w niektórych momentach tekst automatycznie się przewija i to, że tekst jest bardzo szybki, powoduje, że niestety... No, wiadomo. Jestem jednym z komandorów Team Galactic. Trzech komandorów. Nie, czekaj, ja jestem jednym z czterech komandorów. Nie umiem liczyć. Ja jestem Mars. Powinieneś być facetem. Próbowaliśmy stworzyć nowy świat, w którym będzie lepszy od tego, który tu jest. Aha. Ale ludzie pokazali, że mają małe zrozumienie tego, co my robimy. Kurde, kto by kurde... Do jasnej cholery! Zrobimy nowy świat! Idźcie za nami! Kurwa, kto by w to uwierzył? Nie rozumiesz, ty też nie rozumiesz, czyż nie? Tu podaj konkrety, a nie tylko, że zrobimy nowy świat z tej makulatury. To trochę smutne. Ale no, będę się z tobą lać i na pewno cię przekonam. Jeżeli wygram, to ty spierniczysz. Jeżeli ty wygrasz, my Team Galactic spierniczymy. Ale za to kurde walki z tymi komandorami są do dupy, moim zdaniem. Liliana, champion! Hut hut! Really? Fuck, przecież ona ma normalize. Kurde, boli mnie serce, że zmarnowałem... Że zmarnowałem... ten... Aurora Beam na nią. Ale... Myślałem, że to będzie nieco lepsze. Oskar, rozwal tą sowę. Hipnoza, tfu! Spadaj! Porażę cię prądem. Znowu, o! Kurde, ja to mam farta! Zwykle hipnoza powinna, kurde, one hit KO mi zrobić, a nie kurde chybić dwa razy, czy tam trzy. Ile on razy tam jej użył. Jump laugh. Wiadomo, kto to rozwali. Super! Ha! Zastraszył cię mój Reksio. Dobra, to trochę potrwa. Okej. Jak śmiesz, to Reksio powinien ciebie otruć, nie ty jego. Czy mogę tutaj ten... Czy jest tutaj łóżko czy coś? Proszę bez skojarzeń, mi chodzi o to, żebym nie musiał antidotum używać na nim. O Jezu Chryste. Te animacje trwają wiecznie czasami. O! Ha! Wściekłe zęby Reksia, które szpalą ogniem. Nie może być, przegrałam, nie doczytałem. Ups, no nie udało mi się. Wszystko w porządku jednak, podobała mi się ta walka. Maj, przegrałaś z dzieckiem! Ale nie, to nic, zebraliśmy dużo elektryczności. Jakbyście kurde nie mogli złapać dużo pikachujów i wsadzić im wtyczki do dupy. Z tą całą mocą, którą dostaliśmy, będziemy mogli zrobić coś spektakularnego. Macie jakieś generatory czy coś? Nie widzę. Wygląda... Chyba powerbanki tylko macie. Na to, że... To jest dla mnie chyba oczywiste. Dla Czarona. Geniusza. Nawet, który... No, siusiaka sobie wali i tyle. Teraz Mars, chodźmy stąd. Czy zamkniesz w końcu mordę? Dokładnie. Jestem z nią. Szef jest jedyną osobą na tym świecie, która może mi rozkazywać. Ty możesz siedzieć cicho przy mnie. Ty tylko dołączyłeś niedawno. Nie myśl, że jesteś ważny. Myślę, że to czas, by powiedzieć do widzenia i jak na razie iść stąd.
stanę coś fajnego, Team Galactic. Mówili, że chcą zebrać energię Pokemonów, nie wiadomo, nieważne za jaką ten... jak to się mówi? Nieważne za jaką cenę. To jest do stworzenia nowego uniwersum, albo przynajmniej tak powiedzieli. Nic, co powiedzieli, nie miało dla mnie żadnego sensu, bo to kurde pierdolone morony. Ale nie mogę powiedzieć ci, jak wdzięczny jestem za uratowanie mnie. Nareszcie mogę zobaczyć moją małą córeczkę. Pepe! Jak papa śmierdzisz, idź się wykąp! O, przepraszam, ahaha. Ładne ma imię twoja córka. No, musiałem dla nich pracować non-stop. Przez jaki czas, kurde? Przez jaki czas ona koczowała w krzakach? I czekała na jakiegoś trenera, żeby ją uratował. Mała dziewczynka. Dziękuję, trenerze. Spowodowałeś, że ci źli stąd sobie poszli. Myślę, że ten balonowy Pokémon znowu... Co? Myślę, że ten balonowy Pokémon znów przyjdzie mi złożyć wizytę. A? Mówisz o Drifloonie? On kurde dzieci porywa. Wezmę antidote, użyję na wszelki wypadek, bo... Zawsze jest dobrze być ostrożnym. Ta. Nic mi nie daliście, jesteście bezużyteczni. Dziękuję, dobranoc. Oczywiście ja nie ratuję ludzi bezinteresownie. O! Jak zwykle, kurde, na czas. Derek Green, ach yes, it's you, yes. Słyszałem, że Team Galactic się... O kurde, się tutaj... się pojawiła i tutaj przyszedłem biegnąc, więc gdzie oni są? Nie ma kurwa ich. Przegoniłeś ich, jesteś trenerem, ale dobra, ja pójdę w środku zbadać, co się dzieje. Weź ich wypierdzielaj, mam nadzieję, że już ciebie nigdy więcej nie spotkam. Super, tak, na pewno. To co powiedziałeś, jest naprawdę prawdziwe. Może ciebie wykopali, bo pomyśleli, że jesteś jakimś obcym. Super, mimo że jesteś młody, jesteś trenerem takim, jakim trzeba być. Dobra, ja pójdę dalej za tymi turniami. Dostałem tipy, że Team Galactic, że ten... no, że ich ten, baza jest w Eterna City. I teraz muszę tam iść. Oczywiście niczego mi nie dałeś, byłeś kompletnie bezużyteczny. Tak to byś przynajmniej miał jakiś plus. Ale nie. Moment, ile mam kasy? Czas iść na zakupy. Tak, jak dobrze widzicie, nie lubię Lookera. Nie lubię takich postaci, które są bezużyteczne i wszędzie się kurde pojawiają. On jest policjantem, to on powinien to wszystko załatwiać, a nie kurde trener z beretem na łbie moherowym. Jeszcze tylko kurde muszę ustawić na jakimś radiu Radio Maryja albo na jakimś telewizorze TV Trwam. Dawać mi kurde przedmioty, to jest napad i kasę. Z 5. Z 4. Z 3. Z 3, super potiony. Z 5. Jeszcze jeden. I jeden pokieball. Mogę coś sprzedać? W sumie ten miód mogę sprzedać, bo na cholerę mi on nie przyda się. 500. Nie lubicie herbaty z miodem. Max Repel? Nie, za mało. W sumie ciebie mogę sprzedać, skoro mam repele, to po co ty mi jesteś? Proteiny, o! Akihiko by ci się to nie spodobało, ale walić go. To nie persona. Właśnie, Cell. Wake up, slap. A, to zadaje dużo obrażeń na śpiących tych przeciwnikach. Czyli ktoś ma Sing albo hipnozę i super będzie. Więc dlatego to zostawię na razie. Uproar chyba mi się nie przyda. Walić. Bye. Pokeball. Super Potion. I... resztę na repele wydam. Mogłem jeszcze jednego Pokebola kupić, ale nie pomyślałem.
Dobra, raut 205, kolejny. Przyjaciel. O, kurde, nie. Przeszkodził mi. Wypierdzielaj, wyglądasz jak mała dziewczynka. Ej, co byś powiedział na walkę przed pójściem do Eterna Forest? Co byś powiedział na odpierdolenie się i pozwolenie mi buszować w zbożu, czy tam w trawie? O! No dobra, masz respect, motherfucker, przynajmniej w ten sposób masz fake out. Zawsze jakieś obrażenia na wstępie. O! Traf! Please, I beg! No, you. Chyba go nie ubijesz. Ale nie, dobra. Ty masz Lucky Egg chyba, nie? Więc tak czy siak musisz go ubić. Kurde! A tutaj pewnie Lir, coś tam, coś, krytyk i padnie lalka. O się, dobra, trzeba uciekać. Sam tego chciałeś, przepana, albo nie. Albo tak, trzeba być ostrożnym. Reksio na ratunek. Uciśnionym. Ha! A zgadnij, co ja mam. W sumie te gryzienia pasują do Reksia, bo on lubi gryźć. Czy to kostki, czy to zabawki, czy to palce innych. Dobra. Gentleman Ann. No to nie było bardzo dżentelmeńskie, prawie mi kurwa boka zabiłaś. Zabiłeś raczej. Chwila. Trzeba posortować. Porządek musi być, wszystko ma swoje miejsce. Alright. Halina, ty idź. Jako pierwsza i... Let's see what will be find. Ugh. I'll take it. Niech będzie. Hipnoza. O. Co ja kurde z Beautyflyem zrobię do jasnej cholery? Kurwa! Zahipnotyzuj to gówno! Nareszcie. Okej. Wolę nie używać niczego, ponieważ zaraz pieprznej się rozleci na kawałki. Tak dobrym Pokemonem jest Beautyfly. Przy okazji to jest ewolucja... Silcuna. Jest! Jak mogę ciebie nazwać? Kurde, jesteś samicą. Kurde. Cycylia. Stój, kurde, lower! Ja. W sumie to by pasowało do Gardevoira bardziej. Z wiadomych przyczyn. Take. Item give. Hell yeah. Pójdę do peceta. Po co ja żem lalkę uzdrawiał tym potionem, skoro i tak zaraz do Pokémon Center pójdę? Czasem robię... Moje decyzje są trochę dość pochopne. Zbyt szybkie. Właśnie, raut 205. Beautyfly... Ale przynajmniej Beautyfly może się, kurde... w jakiś sposób bronić, nie to co Happiny. Happiny to... Jaki Chansey i Blissey, to raczej takie Pokémony zrobione pod wsparcie. Ale kurde, właśnie do tego wsparcia trzeba mieć jakieś kurde odpowiednie ruchy. Zobaczę tylko, jakie itemki mają i tyle. Ewentualnie zabiorę im. Nikt nie ma, ale no,
staty w takim razie zobaczę. Mogę to chyba robić. Sumary. Okej. Ale kurde, już w dwudziestkach specjalny atak i obrona i szybkość. Lonely. Naprawdę żałuję, że nie ma, że nie widać tutaj, co zostaje zmniejszone, a co zwiększone. Konfuzja. Super. Miała też... O shit! Kadabra przecież teleport ma, mógł tego użyć. Mogła raczej. A, no i ty. Absorb. A nawet trawiasty nie jesteś. Ja pierniczę. No trudno. Zaraz będzie ten las, czy tam coś. Może tam w lesie też coś znajdziemy fajnego. W sumie to... Można powiedzieć, że to nuzloki tak trochę... Może niekoniecznie nuzloki, ale ogólnie zrandomizowane te epoki są trochę takie... ekscytujące, że tak powiem. Jesteś trener? Nie. To spadaj. Myślałem, że jesteś trener. No bo ten, nigdy nie wiadomo, co ci z trawy wyskoczy. O, na przykład Corsola. O, dostaniesz poczwórny damage z absorba. Może cię ubije jeszcze, Simon. Chciałbym. Absorb nie jest aż tak mocny, żeby kogoś ubić za pierwszym razem. Ale kurde, taki Giga Drain w sumie też nie jest zbyt dobrym ciosem, ale... Przynajmniej więcej obrażeń zada i większa regeneracja będzie. HP. Chwila, tak w ogóle. Masz Lucky Egg? Masz, dobra. Let's go, bitches! O, kurwa, zauważył mnie. Nie ma tutaj żadnej góry, ale ja jestem ubrany tak, żeby... Na górala? Hahaha, i nadchodzę. Że kurde, tutaj jest jedna wielka dupna góra, człowieku. O, Nidoran. Wyglądasz dziwnie w tej grze. Moodshot! Ha! Pamiętam moje typy. I... Speed fell! Nie to, że to cokolwiek by zmieniło, ale hej. Scratch. Ja pierniczę. Nie miej niczego wrednego. Meditate, o cholera. Co z tobą zrobić? Psychiczno walczący, tak? Chyba nie rozpierdzielisz nas. Jesteś zbyt mały i słaby. Chyba nie masz żadnej eksplozji. Czyż nie? Simon i tak dostanie expa na następny level, więc z tym nie ma problemu. Teraz będziesz detektem spamował, nie? Głupia kurwo mała. No, dziękuję. Aż kurde... Patrzę na niego i jedyne co widzę przed oczami to czosnek. Smażony czosnek. Super! Szupet. Bite! Hell yeah! Z Rexiem się nie cackasz. O, i kolejny level, dziękuję. Może kolejny cios? Nie. No trudno. O, Jerf, odświeżająca walka. To doczytałem. A no tak. Całe szczęście, że kurde podokupywałem antidotów. Właśnie zawsze trzeba być kurde przeszykowanym w tych grach. Szczególnie jeżeli nuzloka robisz, bo jedno małe niedopatrzenie i to może kosztować życie twojego poka. Co jest okropne. Switch. Co my tu mamy? Bezużyteczne sprzedam. To jest komiczne, kurde. You spin me right round, baby, right round.
masz. O Jezu, nie widziałam cię! Uwielbiam poki, które ładnie pachną, jak ten. Powąchaj go! Zaraz zobaczymy, kurde. Tutaj, kurde, jakiś kofing czy coś. Sam nie wiem, jak biedronki pachną, raczej... mech. O, light screen, dziękuję, to mi się przyda. Szczególnie dlatego, że teraz specjalny atak używam. O, ja pierniczę. Dość tego. Mój panie, nagrabiłeś sobie. Tak, bo za każdym razem... Reflekt też? Ja cię kręcę. Czego ty jeszcze, kurde, nie masz? Vibratora. O, tyle ci, kurde, reflekt pomógł. A show on! Czy rozumiesz to, co chciałem powiedzieć? Nie, kurde! W sumie tak, ten Ledian teraz spalenizną pachnie, więc no, no, miałaś rację. Zap plate. No. W sumie to nawet dziwne, że pamiętam, gdzie są niektóre przedmioty poukrywane. Masz, a ty wąchaj moje bąki. To długa droga między Flora Roma i Eterna City, więc walczmy. Nie chcesz posiedzieć trochę, podyskutować o sensie życia? I o tym, że masz na imię Jessica, mimo tego, że jesteś facet? Rzekomo. Powinienem był singu żyć. A dobra. Kolejna Aurora Beam cię ubije. W sumie to teraz tak się zastanawiam, czy ten Normalize to jest rzeczywiście aż taki dobry... taka dobra umiejętność, tak jak myślałem na początku. Teraz w praktyce już widzę, że... lepiej by było, kurde, super efektywne jednak bić ciosy, ponieważ... no... i tak, super efektywny cios jest więcej wart niż, kurde, taki normalny atak ze stabem. A, jeszcze. Item take, item give. Nie, nie zap plate! Give. Lucky egg. I git. Jestem gotów na kolejne wpiernicz. Oczywiście, które nie dostanę, tylko dam. Tak mówią na mnie na osiedlu. Wpiernicz men. O! Nice moves, babe. Co? Co ja powiedziałem? Masz... ta, myślę, że wystarczy. Obrona padła. O, dziękuję. Masz, kurde, żryj piach! Pomiocie szatana z pentagramem na ryju. W sumie to też z tym kadabrą to jest całkiem śmieszna sprawa, otóż... kurde... speed. Masz z kraczem. Otóż... kiedy to było? Dawno, dawno temu, w kartach pokemonowych, no nie? Jakiś debil, jakiś David Copperfield, który wygina łyżki, no nie? Oskarżył Game Freak o to, że kadabra to jego karykatura. No nie, bo kadabra też... łyżki bardzo, bardzo lubi. No nie? I właściwie to maniana wyszła z kartami Pokémon taka. No nie? I chyba... nie, zaraz, stój. Chyba to, co z tego wyszło, to to, że Game Freak nie może robić karty z Kadabrą. Więc wiecie, to trochę takie... O kurde, Agrona mogłem tu złapać! Ja pierdolę! Niech to szlak! Czemu Repela nie wziąłem? Teraz serce będzie mi się łamać. A kogo ja tu złapałem? Beautyfly! Kurde! Agrona mogłem złapać, niech to! Agron jest fajny. Bardzo go lubię.
Co pewnie widać po mojej reakcji. Stój. Oh my god, zaraz I will rock your cock. Hiya, nie, there is no holding back. I tak, trochę w Pokémon TCG to trochę za... Odito? Trochę jakby to powiedzieć... jakby to powiedzieć... Hipnoza. Zatrzęsło. Jakby to powiedzieć całym tym... kanonem? Nie, to raczej tak się nie mówi w tym kontekście. No, że ten... Game Freak musiało dorobić karty, które pozwalały na Pokémonowi na ewoluowanie z pierwszego stadium do trzeciego, ale nie jestem pewien, czy to są ekskluzywne karty dla jednego Pokémona, czy to może jeszcze taki ten trainer kart, który można używać z każdym. W sumie nie jestem pewien. To się przyda dla lalki. To wzmacnia, no, normalne ataki. I tak, no, teraz jak masz Abrę, to możesz go od razu na Alakazama wyewoluować. Albo na Kadabrę, jeżeli masz starsze karty. O! Jak śmiesz! Jak możesz! Moje serce! Wybacz, stary, ale to musi zostać zrobione. Kurwa, jebany Pokédex to rzęch! Nawet nie mogę zobaczyć, gdzie on jest! W jakiej trawie, bo on w Sinnoh nie ma jego normalnie. Ja pierdzielę. Zazdroszczę ci. Ech. Do tej pory to powinien mieć ewolucję. Jej, o bu, how insulting, zamknij gębę. Chcesz się wymienić? Dam ci Happiny. W sumie można się wymieniać w Nuzlocku? Repels są pożyteczne, nie sądzisz? Kiedy używasz Repela, słabe Pokémony nie wyjdą. Ale to znaczy, że nie będzie żadnych Pokémonów do złapania. Tak, chcę odpocząć. Z tymi Repelami to, no, tak jak on powiedział, słabe Pokémony, no nie? A mówiąc słabe, miał na myśli te, które mają mniejszy level od tego Pokémona, którego mamy w drużynie na początku. He, o, kurde, nieźle! Trochę overkill, ale nie... Ale nie będę ten... się skarżył. Hell yeah! Dire Hit sprzedam! O! Jakie poki tutaj żyją, tak się zastanawiam. Agrony, więc nie idź do trawy, bo one cię zniszczą. Ratata. Ta. Kurde, chciałem stomp użyć. O kurde, nawet zwykłe tackle ile mu zabrało. Ja pierdzielę. O, Lunatone tak wcześnie? Kurwa. Mamy coś na kamienne poki? On jest i chyba jednocześnie jest psychiczny. Więc... Może? Okej, okay, ale... Może stomp więcej mu zada? Nie. Astonish jest nieco lepsze. Więc będziemy spamować tym. Może by tak krytyk wyszedł? U mnie! Nie u niego! O. O kurde, gdzie moja gumka? Bawię się gumką recepturką, tak by the way. Lepszy od fidget spinnera. Chociaż nie, w sumie takie same, tylko że gumka, recepturka, nie, żadnego tego dźwięku nie robi. Mamy przecież na kamień absorb, ale to jest słabe. Zresztą wszystko go teraz ubije, ma z jakiś 1-2 HP na pewno. Dobra, jest. Już się przestraszyłem!
Aha! Maszą won. I'm shocked! How did I lose? Normalnie. Chociaż nie, po co leczyć ich? Przecież tutaj Poké Center jest. Chociaż... Nie, bez problemu mogę pójść, bo wszystkich wypierniczyłem w kosmos. Więc nikt mi nie przeszkodzi. Ale na wszelki wypadek. Ponieważ nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Proszę bardzo. Poszła won, kurde. Moja Halina śpi. I wyleczę ją, idąc spać. Tak, to ma sens. Switch. Item take, item give. Fuck, nie tak. O tak. Ach, dobra. Rexiowi nawet Shelbela nie zabrałem ani razu. W sumie tak jakby jego kolejna nigdy nie przyszła na trenowanie podczas tej sesji. O, dobra. Siema, masz coś mi do powiedzenia? Dużo trujących typów żyją w Eterna Forest. Ale nie kupiłem żadnych antidotów. Co powinienem zrobić? Iść do przodu? Czy wrócić? Możesz ewentualnie chodzić tutaj jak ten debil i się zastanawiać zamiast działać. Ale dobra. Eterna Forest. Ile? Eterna Forest. Jestem ciekaw, co zajebistego znajdziemy tutaj. Pewnie coś, co jest do dupy.